Dzień dobry, Joanna Lichocka, witam w Rozmowie Niezależnej. Dzisiaj naszym gościem jest dr Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski, politolog, socjolog. Dzień dobry. Sondaże narobiły zamieszania w ciągu ostatnich 2 tygodni. W większości z nich jest zdecydowana przewaga Prawa i Sprawiedliwości. Pan jest autorem takiego pojęcia, które Jarosław Kaczyński kiedyś nazwał okopami Żukowskiego. To znaczy, że jest taka blokada w przepływie elektoratu, która sprawia, że zmiana polityczna jest właściwie niemożliwa, ponieważ granie strachem antypisowskim, resentymentem antypisowskim powoduje, że wyborcy bez względu na swoje przekonania takie liberalne albo nieliberalne, nie oddają głosu na opozycję. Znaczy rzeczywiście taką hipotezę, taką tezę kilka lat temu sformułowałem. No, można powiedzieć, że pokrótce jest tak, że jakaś część osób, no, niezależnie od osób, które mają takie czy inne takie interesy, takie tożsamości, takie interesy, że głosują na Platformę i takie, które z racji swoich tożsamości interesów głosują na PiS, są takie osoby, którym jest bliżej do PiS-u niż Platformy, ale które ze względu na silne emocje wybudowane przez, prawda, to, co Piotr Zaremba nazywa przemysłem pogardy, wybierały Platformę zamiast PiS. No, tak można było powiedzieć. No i ta granica silnych emocji można by było nazwać, nie wiem, wałami czy okopami emocji, prawda? I to rzeczywiście działało. To było bardzo wyraźnie widać w kampanii 2010 czy również 2011 roku. I mam wrażenie, a są na to liczne dowody w postaci wyników badań socjologicznych, że w tej chwili te wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały, że te okopy uległy pewnemu przysypaniu. Można je zacząć przekraczać, no, ponieważ w tej chwili wizerunek, generalne wskaźniki w stosunku Polaków do PiS rosną, a do Platformy spadają, w konsekwencji one się wyrównują. Nie na poziomie notowań, ale na poziomie takich wskaźników zaufanie, sympatia. Więc w konsekwencji to zaczęło uruchamiać powolny proces przechodzenia przez te okopy części tych osób, które po drugiej stronie niż PiS były ze względu bardziej na emocje niż na ich tożsamości czy interesy. Co się stało? Oj, wiele się stało. Znaczy, to się zaczęło jeszcze wcześniej. Znaczy, w tej kadencji zaczęło się to pewnie od ACTA, jak pamiętamy. Potem jeszcze pewnie większe znaczenie dla sporej części Polaków, tych starszych, bo ci młodsi specjalnie o emerytorach ani nie myślą, ani nawet na nie nie liczą, była oczywiście kwestia tak zwanego 67, czyli podniesienia wieku emerytalnego. Później był taki moment, w którym Platformie udało się częściowo te swoje słabnące stopniowo wskaźniki poprawić. To był ten odświętny czas euro i olimpiady. No może olimpiady w mniejszym stopniu niż Platforma by miała nadzieję, ale w każdym też. No a potem zaczął się sezon, jesienny sezon polityczny, jeśli tak można określić to, co się wtedy, ten okres. I pojawiło się szereg bardzo kłopotliwych dla Platformy wydarzeń. No oczywiście to jest kwestia Amber Gold. No, wcześniej pewnie zapomniana przez naszych widzów tak zwana, jak to była chyba afera taśmowa, tak? To chodziło tak, taśmy PSL. Tak, PSL-owska. Ale przy okazji tych taśm okazało się, że reguły nepotyzmu i ustawiania partyjnych towarzyszy w spółkach Skarbu Państwa i w administracji państwa dotyczą nie tylko ludowców, ale też i Platformy Obywatelskiej. Dokładnie. No a potem jeszcze zaczęły pojawiać się coraz wyraźniej sygnały docierające do większości społeczeństwa, również do tych grup i środowisk, którym do tej pory miały się nie tak może jakby chciały, ale nie tak znowu źle, że zaczyna być gorzej. To nie było tylko oglądanie w telewizji informacji, jest kryzys, tylko do nas nie dociera, bo taki przekaz mieliśmy, prawda? Ale to było obserwowanie rosnących cen na stacjach benzynowych. To były sygnały, że kogoś z rodziny na przykład zwolniono albo zaproponowano inną formę zatrudnienia, na przykład śmieciówkę zamiast bezpieczniejszej formy, prawda? To były różnego typu inne sygnały. Wszystkie miały wspólny mianownik, że może być gorzej, a zaczyna już właściwie się dziać gorzej. I te wszystkie czynniki razem wzięte spowodowały, że ten trend już wcześniej obecny na poziomie wskazań notowań partyjnych, jakby się przebić przez gąszcz tych wszystkich badań i uporządkować je sobie starannie, no to wtedy możemy przekonać się, że Platforma i wcześniej traciła, jako bardzo powoli. Że PiS zyskiwał, ale też powoli i także pojedyncze sondaże tego na ogół nie wyłapywały, prawda? Bo one są dość wachliwe, dygotliwe, można powiedzieć. No i ten trend po przejściowym wahnięciu Platformy w górę w kwietniu się wzmocnił. Platforma zaczęła tracić szybciej, a co ważniejsze, PiS zaczął wyraźnie iść do góry, kilka punktów. No i w pewnym momencie, na początku października, te linie się
I to podkreślam nie na poziomie prognozy politycznej, uwzględniającej fenomen poprawności politycznej, tylko na poziomie surowych danych podanych przez ośrodki się przecięły. I to od razu na takim dość z perspektywy zwolenników Platformy szokującym poziomie 39-33, pamiętamy potem. No i później przyszła cała seria sondaży i z większości z nich okazało się, że rzeczywiście nastąpiło przecięcie tej linii, czyli Platforma jest za PiS-em, a PiS przed Platformą. No dobrze, ale czy to oznacza, że ta emocja antypisowska, strachu przed czwartą RP, strachu przed Jarosławem Kaczyńskim, została wyłączona od tak po prostu, jak się włącza światło? Wystarczyło pokazać profesora Glińskiego na przykład i już ludzie zobaczyli, o, to nie jest ten straszny Jarosław Kaczyński, to jest ten spokojny profesor Gliński, to w związku z tym popieramy PiS. O, nie, bo interpretacja nie, pojawia się. To jest zdecydowanie przesadna interpretacja. Można powiedzieć, że w wypadku niektórych osób tak to mogło zadziałać, ale w większości przypadków to się dzieje jednak dość powoli. Na ogół jest tak, że jak ktoś jest po stronie Platformy, to jeżeli ma już tej Platformy, mówiąc tak kolokwialnie, dość, to na początek wycofuje w deklaracjach sondażowych swoje poparcie dla kogokolwiek. Mówi, nie wiem, nie pójdę, nie wiem. Zaczyna się rozglądać. Potem szuka, rozgląda się w otoczeniu, prawda? A później zaczyna wybierać tę opcję, która jest najbardziej atrakcyjna. No i powiedzmy dla części rozczarowanych wyborców Platformy, taką ofertą mógł być PiS, który mówił o tym, że ma własne, że szuka własnego pomysłu na reformy, na kryzys i na gospodarkę, na spotkaniu z ekspertami, że ma własne pomysły. Przypomnę to wystąpienie Jacka Kaczyńskiego jeszcze na początku tego sezonu, prawda, w którym mówił o sprawach dla ludzi ważnych i atrakcyjnych. Prawda? Potem, przypomnijmy, PiS wysłał sygnał, mamy własny pomysł na służbę zdrowia i środowisko lekarskie. No, generalnie rzecz biorąc, raczej go popiera niż nie popiera. Takie głosy przecież słyszeliśmy. Do tego jeszcze, jak słusznie pani powiedziała, dołączyć trzeba ten sygnał. Proponujemy rząd ekspertów, fachowców. Pojawił się profesor Gliński. Przypomnę, to nie jest taki, nazwijmy sobie, zwykły profesor. To jest długoletni szef Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Czyli to jest lider jednego z najważniejszych środowisk w zakresie nauk społecznych. No, jeżeli ktoś jest szefem przez 6 lat takiej organizacji, jeszcze przedtem kilka lat wice, a jeszcze przedtem pełni inne funkcje, to znaczy, że ma duże umiejętności budowania konsensu w bardzo ambitnym środowisku, prawda, w którym toczą się również różnego typu rywalizacje i o prestiż, i o różnego typu zasoby. Te wszystkie razem czynniki wzięte spowodowały, że nastąpiła zmiana, no w sumie ilościowa, no bo różnica między poprzednimi a sondażami następnymi była kilkupunktowa. Ale ta ilościowa zmiana uruchomiła informację już jakościowo inną. PiS prowadzi. A to uruchomiło oczywiście następne mechanizmy. Wahający chętnie się przyłączają do tych, którzy prowadzą. I nieprzypadkowo Donald Tusk podjął natychmiast bardzo energiczne działania pacyfikujące tę sytuację. Wpierw to było oczywiście jego expose i wniosek, no bo samo expose to nie miało takiego znaczenia jak równoczesny wniosek. Dokładnie. On po prostu uprzedzająco postanowił wysłać sygnał. Patrzcie, nie ma potrzeby żadnego wotum nieufności, bo ja mam wotum zaufania. To było najważniejsze w tym wniosku. Czyli potraktował całą propozycję, wbrew temu, co mówiło jego otoczenie, bardzo poważnie. Zresztą to wynika z takich niezręcznych, czy takich spontanicznych słów, którymi zdradził się, tak można powiedzieć, w rozmowie z pewną znaną dziennikarką w pewnej stacji komercyjnej, kiedy coś takiego potwierdził, że to jest poważne dla niego. No a potem, kiedy kolejne sondaże niekoniecznie w dalszym ciągu pokazywały, że po pierwsze, że expose jest niewiarygodne, myślę o takim badaniu TNS-u, prawie 20% Polaków powiedziało tylko, że niespełna 20%, że to było dobre expose, a około połowy, że złe, no to jak na takiego oratora, jak z takim zapleczem, tak, prawda, PR-owym, to jest fatalny wynik, no wtedy postanowił premier zastosować tę strategię, którą do tej pory stosował na ogół skutecznie. Jeszcze więcej tego samego, czyli wypuścił ministrów, prawda, którzy po kolei opowiadali, niektórzy mniej, inni bardziej wiarygodni, którzy mają dużą moc przekonywania, no nieprzypadkowo są ministrami, prawda, wedle tego kryterium czasami dobieranego, niestety czasami wyłącznie wedle tego kryterium. Kryterium PR-u. Dokładnie. Ale to wszystko i ta zapowiedź, że premier będzie wszędzie, że można się go spodziewać wszędzie, mam wrażenie, że to wszystko jest już przez Polaków odbierane jako takie dosyć rozpaczliwe zabiegi marketingowe, bo jeżeli premier mówi, że teraz będzie jeździł Tuskobusem i wszędzie go się można spodziewać,
to jednoznacznie oznacza, że jednocześnie, że on nie będzie w kancelarii premiera urzędował i rządził krajem i prowadził dobrego rządu, tylko będzie jeździł tym autobusem po Polsce, żeby rozmawiać z ludźmi. No, mam też wrażenie, że w paru przynajmniej miejscach było widać, że ta strategia komunikacji rządu sypie się po prostu. Tak. I czy to przy okazji zdjęć smoleńskich, czy przy okazji Stadionu Narodowego, to wszystko jest kompletnie nieprofesjonalne. Tak, no bo okazuje się, że to jest wtedy profesjonalnie, kiedy może liczyć na pełne poparcie tak zwanych zaprzyjaźnionych mediów. A kiedy z różnych powodów, które pewnie wymagałyby oddzielnej rozmowy, to niekoniecznie ze mną, to poparcie niekoniecznie jest przez te media udzielane, no to wtedy okazuje się, że ci wydawałoby się genialni PR-owcy okazują się być PR-owcami nie to, że niekoniecznie genialnymi, oprócz tego jeszcze rozpuszczanymi wcześniejszym powodzeniem i łatwością działania, w związku z tym bezsilnymi w sytuacji rzeczywistych trudnych wyzwań. Ale wróćmy jeszcze do premiera Tuska. Otóż to znaczy, zgodzę się z panią redaktor, że ta strategia nie do końca była skuteczna, ale jednak troszeczkę zadziałała. Znaczy, przypomnijmy sobie, był taki sondaż opublikowany po tej serii, kiedy PiS, cały czas tego samego ośrodka, TNS-u, kiedy to PiS miał cały czas tą przewagę rzędu 4-6 punktów, łącznie z tym najwyższym wynikiem 42-38 wręcz, prawda, nagłosionym przez bodaj Polsat. No a potem po już nie tylko po exposé, które niewiele jeszcze zmieniło, ale po tej dwudniowej, sobotnio-niedzielnej bodaj kampanii ministrów, no, podano wynik jeden punkt, znaczy remis ze wskazaniem na platformę, jeden punkt więcej, prawda? No ale potem, i tutaj trzeba przyznać, że ci, którzy mówią, że premier przynosi trochę pecha, no w każdym razie ma pecha może, powiedzmy tak, rzeczywiście mogą mieć rację, przyszła ta dramatyczna, no nie wiem, szukam właściwego słowa, bo tutaj mam bardzo mieszane uczucie, sprawa nie wiem, basenu narodowego, stadionu narodowego oczywiście, która no, niewątpliwie musiała dramatycznie uderzyć w rząd, który kiedyś, przypomnę słowa Donalda Tuska, sam ogłosił, że mój rząd jest jak stadion narodowy, prawda? Rząd Donalda Tuska przy okazji tego stadionu narodowego jakby przekroczył tą granicę, po której już zaczyna się obciach. Tak. I to doskonale widać, jak się wyjdzie do internetu, do Facebooka, w sieć się wejdzie, prawda? Tak zwane memy. Ja douczam się, bo to nie jest moje pokolenie, ale mam syna w tym wieku, więc już wiem, że to się nazywa memy. To są setki takich, dla tych, którzy nie wiedzą, to są memy, takich z fotomontaży, zdjęć połączonych. Dokładnie, z jakichś komentarzy. Dokładnie, na ogół żartobliwym, złośliwym, ale zawsze inteligentnym. To nie jest ten poziom, który, przepraszam, że wymienię te nazwiska, prezentuje na przykład pan Figurski czy pan Wojewódzki. To jest taki inteligencki, żartobliwy dowcip dla 70., 80., może 90., którzy, co ciekawe, ci młodzi ludzie pewnie go zupełnie nie znają, a go pewnie odtwarzają po prostu gdzieś na poziomie jakichś głębokich korzeni kulturowych naszego polskiego myślenia o życiu publicznym. No, widzieliśmy wszyscy te, prawda? I to dramatycznie w rząd uderzyło i prawdopodobnie wszystkie, myślę, że na pewno wszystkie te efekty ofensywy rządowej, programowej zniweczyło, albo przynajmniej wyraźnie osłabiło. Także jeżeli teraz następne sondaże potwierdzą, że rząd ma kłopoty, to się wcale nie zdziwię. No dobrze, ale jeżeli sondaże teraz będą konsekwentnie pokazywały kłopoty rządu, który właśnie będzie postrzegany raczej przez syndrom, przez pryzmat obciachu, niekompetencji. Tak jest. Zamiast zielonej wyspy będzie zalana murawa, prawda? Też zielona. To czy to oznacza, że taki rząd może przetrwać 3 lata? Bo Donald Tusk pokazał przy okazji tego wotum zaufania, że bez względu na to, jak wielkie kłopoty pakuje Platformę Obywatelską, to ma żelazne poparcie w tej partii. Znaczy, to jest zdyscyplinowane, karne wojsko. I tam ktoś może sobie marudzić, ale nawet ze szpitala przyjedzie karetką, żeby zagłosować. W związku z tym, czy te sondaże mają jakiekolwiek znaczenie polityczne w momencie, kiedy premier Tusk ma to wojsko w Sejmie, które zawsze będzie go popierać? Oczywiście, że mają. Gdyby nie miały, to przecież nie byłoby tej wielkiej ofensywy. Nie byłoby takiej sytuacji, która właściwie wręcz przypomina kampanię wyborczą, prawda? Co do intensywności obecności premiera w przedszkolach, w mediach, pani Monika Olejnik, pan Lis, gdzieś jeszcze, prawda? No to musiało mieć ogromne znaczenie, to jest oczywiste. No, ciekawe są też przecieki, dość znamienne, że przecieki z kancelarii premiera. Jedna z gazet opublikowała dziś na podstawie podobno 2 źródeł informacji, jak to premier reagował w ostatnich dniach na to, co się dzieje. No, domyślamy się, że z tych relacji wynika, że reagował bardzo nerwowo. Jak zawsze się wściekł, tak? No, to ja powiedziałem, reagował bardzo nerwowo, bo starałem się jakby używać słów bardziej
eleganckich. Ale to jest to słowo było używane przez otoczenie premiera. To prawda. I kiedyś miało znaczenie pozytywne. To znaczy, że premier tak się czymś przejął, że teraz będzie interweniował. I to znaczy, że to zadziała. A teraz to jest po prostu śmieszne. Tak, znaczy ludzie, znaczy zobaczymy, co będzie w tej chwili z... Kto zostanie ukarany za to, co się stało na stadionie, ze wyjątkiem tych dwóch zdaje się, bohaterów, prawda, z basenu, czyli tych kibiców, którzy rozładowali, co w końcu jest bardzo pozytywną ich zasługą, prawda, rozładowali negatywne emocje kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy wpierw skandowali złodzieje, a potem zaczęli się po prostu śmiać. Tak. Więc ja myślę, że Donald Tusk powinien dać im jakiś order za to, że rozładowali w części, prawda, coś, co no chociaż może, no, tak. To już niech on zdecyduje. Ale w każdym razie wracając do naszej rozmowy. Otóż z jednej strony mają znaczenie, ale z drugiej strony również polskie doświadczenia, nie tylko polskie, uczy, że w demokracji oprócz sondażowej opinii decyduje się, i słusznie, że tak jest, wynik rozdania wynikającego z wyborów, z woli wyborców w dniu głosowania. W tym sensie matematycznie Donald Tusk, co potwierdził, kontroluje większość, co więcej, ma jeszcze zapasowych kilkudziesięciu posłów Janusza Palikota. Tak jest. I ma również być może kilkudziesięciu, no już mniej, 20 paru posłów Leszka Millera, który bardzo chętnie skończyłby swoją karierę polityczną, zostanie wicepremierem w rządzie centrolewicowym, prawda? I w związku z tym mogłoby się wydawać, że sytuacja Donalda Tuska jest komfortowa i stabilna i może nawet przez 3 lata rządzić, dobierając sobie z tej puli. No, doświadczenie chociażby kadencji 97-2001, Państwo pamiętają, tej z AWS-em. Zaczęło się od wielkiego triumfu AWS-u, od koalicji z Unią Wolności, a potem, jak Państwo pamiętają, była taka sytuacja, kiedy notowania zeszły bardzo nisko AWS-u, ale przecież rząd do końca wytrwał. No, zwłaszcza, że konstruktywne wotum nieufności to nie jest coś, co jest łatwo przeprowadzić. Zakończyło się to zniknięciem AWS-u. Tak, no właśnie, no właśnie, ale do końca dotrwał. I to ze się jedno z drugim trzeba wiązać, bo to był koszt dotrwania do końca, jak się wydaje. Ale jeżeli już Pani, żeby dokończyć myśl. Otóż problem polega na tym, że jednak, że Donald Tusk może chcieć i może wierzyć, że dotrwa, ale problem polega na tym, że te grupy, które mają największy wpływ zza kulis na kształtowanie polityki, rozumiem, mogą być innego zdania. Czy Donald Tusk w dalszym ciągu jest odpowiednią osobą, do której można wierzyć, którą można liczyć, z którą można wchodzić w sojusze, myślę o tych najważniejszych grupach interesu, i gwarantować jakby stabilność układu. Status quo. Status quo. I jeśli, no i myślę, że Donald Tusk też to wie. I myślę, że jeżeli tak się nie stanie, jeżeli Donald Tusk nie będzie dawał sobie rady, w takim wypadku może być podjęta operacja, o której już zresztą kilka razy mówiono. Po prostu próba wymiany Donalda Tuska na innego lidera jakiejś formacji, która mogłaby w to miejsce być zbudowana. No, najbardziej prawdopodobnie stojąc dzisiaj, to pewnie jest w dalszym ciągu Platforma Obywatelska, ale przesunięta na lewo. No, pewnie już nie z jednym liderem, ale na początku, na przykład z triumviratem, tak jak poprzednio, prawda? Pewnie w tym jednym z tych triumvirów, oprócz pana Schetyny, byłby Janusz Paliko, który by wniósłby wtedy, jak to się nazywa, aportem, tak, swoich posłów. Wtedy to by wzmocniło w sensie matematycznym w parlamencie. Alternatywny pomysł, o którym też się wiele mówi, prawda? Wróble ćwierkają, prawda? To jest Aleksander Kwaśniewski, prawda? I nowa centrolewica, tylko ja nie wiem, czy dzisiaj oglądam Aleksandra Kwaśniewskiego w jednej z telewizji i nie wiem, czy on by miał na to ochotę. Bo chyba drugi raz się do polityki po iluś tam latach odpoczynku i przejścia na półkę celebryci chyba się tak łatwo nie wraca. Zwłaszcza, że ten projekt byłby obciążony jednak dużym ryzykiem. Tak, znacznie większym niż ten pierwszy, to prawda. Ciekawe czasy. Bardzo ciekawe. No, ale polityka w ogóle bywa ciekawa, a co więcej, czasami ludzie narzekają na politykę, ale czasami może być tak, że dzięki polityce coś można zmienić, to nawet na lepsze. Miejmy taką nadzieję. Miejmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dr Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog i politolog.